Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the... Hej, moi kochani, moje kochane, witam was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam was na Open Boxa. Nie, tym razem już to nie będzie przesyłeczka, to będzie Glossy Box. Glossy Box, słuchajcie, październikowy. Przyszedł do mnie dosłownie dwa dzięki temu. Właśnie się zebrałam i po prostu wam nagram Open Boxa. Oczywiście razem z wami, natomiast ja z karteczki wiem mniej więcej, jakie tutaj są produkty. I jeden z produktów wypróbowałam, w sensie sprawdziłam kolorek. Jeżeli jesteście ciekawe, co przyszło w październikowym pudełeczku Glossy Box, zapraszam do oglądania. Pudełeczko standardowo jest różowe, co akurat no, mnie troszeczkę irytuje, bo naprawdę te takie wersje, gdzie pudełeczka były kolorowe, jakieś, po prostu jakieś, była dla mnie lepsza. Co tutaj mamy? Oczywiście jakieś Try Every Box, czyli jakaś zdrowa żywność, czyli nic dla mnie. Tutaj mamy oczywiście karteczka właśnie z produktami. Następna karteczka to jest jakaś nasza następna limitowana edycja pudełka Coming This November, tak wygląda. Wendy Rowe, nie wiem, nie znam. Karteczka za 35 funtów, więc jeżeli byłyście zainteresowane, również piszcie mi w komentarzach. Nie jest dużo produktów, słuchajcie. Średnie pudełko, jak tyle wam mogę powiedzieć, że średnie pudełko, o, więcej nic nie powiem. Słuchajcie, pierwszy produkt, jaki wyciągam, jest to najnowsza seria PS Pro, już wam o tym powiedziałam, w Primarku teraz macie najnowszą serię właśnie PS Pro kosmetyków. Tu akurat mam Mattifying Primer, czyli po prostu nic innego jak baza pod podkład, pod make-up matująca. Tak wygląda, zaraz wam powiem, w jakiej jest formie, tego nie sprawdzałam. Pudełeczko jest przebite, z tego co widzę, było zafoliowane, ale jest dziura. Nie pachnie, nie czuję zapachu, fajnie wygładza. Fajnie wygładza, więc może się fajnie spisze. Zobaczymy. Ja te bazy już widziałam na stoisku właśnie w Primani. Mam plan co do właśnie takich kosmetyków z tej serii PS Pro. Zrobić wam po prostu jakby makijaż i test tych właśnie kosmetyków z tej serii PS Pro. A słuchajcie, tej bazy to 5 funtów. Jeszcze chyba jest też rozświetlająca, o ile się nie mylę. Tu akurat tak jak mówię, mamy matujący primer. 5 funtów, słuchajcie. To jest produkt pierwszy. Kolejny produkt to jest Be Good Honey Camelina Facial Exfoliator. Nic innego jak taka maseczka, przypuszczam, złuszczająca, słuchajcie, na skórek. Czyli takie wypolerowanie, nawilżenie, słuchajcie, i jakby uspokojenie zła skóry. Także ja tą serię znam, ona jest tutaj u nas dostępna w aptece. I w Superdrugu chyba, albo w Butcie, nie pamiętam, jest całe stoisko. Celesów, bez parabenów, bez żadnego koloru, bez olejków, bez silikonu, to powiedziałam, bez SLS-ów i SLS-ów. Słuchajcie, no to tak jak powiedziałam, no to chyba jednak z tej półeczki takiej zdrowotniejszej, słuchajcie, Be Good, taka oto maseczka do twarzy. Także to jest drugi produkt, cena 10,50 rzekomo. Ok, to jest właśnie produkt, który byłam bardzo ciekawa, jest to Trifle Cosmetics Lip Parfait. Parfait, nie wiem, to jest po francusku. Passion Fruit. Bardzo fajne opakowanie, ciekawe jest opakowanie tej pomadki, ale słuchajcie, no kompletnie to nie jest mój kolor, absolutnie. Dla mnie jest on zdecydowanie za trupi, nie pasuje mi, nie odpowiada mi. Pomadka, nie wyczuwam tutaj żadnego zapachu, nie wiem, dlaczego to jest taka owocowa. Zobaczcie, tutaj jest kolor bardzo blady, taki różowy. Dla mnie to jest taki trupi różowy, ja absolutnie się z tym kolorem no po prostu nie czuję dobrze. Cosmetics.com Buttery Lip Cream. Nie wiem, dlaczego to jest takie niby masełkowe, słuchajcie, kremowa konsystencja, ja tego tutaj nie wyczuwam. Ten piękny, słuchajcie, nudziakowy odcień z witaminą E ma zachować usta jakby troszeczkę optycznie powiększone i nawilżone. Tutaj również napisane,
Możesz również zblendować to z UB Secret Flush. Czyli jest tutaj, słuchajcie, adnotacja, że możemy zmieszać ten produkt z tym, który będzie za chwilę Wam pokażę. Także powiem Wam tak, cena tej pomady 12,95 i już mogę Wam powiedzieć, że ja bym jej nie zakupiła. Opakowanie jest cudowne, bardzo fajne, ale to na tyle. Także ja tego produktu nie użyję. To jest właśnie ten produkt, o którym było napisane, że właśnie możemy go zmieszać z tym produktem. Jest to Universal Beauty Cosmetics Secret Flush i jest to zmiękczający róż w kremie oraz Stain Duo do ust, czyli po prostu produkt również do ust. Zobaczcie, wygląda on tak, no ładnie wygląda, Secret Flush. Tak wygląda ten produkt, kolor nawet jest znośny. Zaraz Wam tutaj zesłoczuję co nieco. Jako róż do policzków naprawdę spoko, fajnie pachnie, owocowo jakoś mi tu pachnie. Taki jest ten kolorek, no i rzekomo mamy właśnie, jakby go, możemy go zmieszać z tamtym poprzednim produktem, czego ja robić nie będę. Jeżeli chodzi o ten róż, nie wiem, czy go sobie zostawię, ja mam jeszcze róże, jeżeli chodzi też o formę taką w kremie. Spoko, nie jest zły, ja dzisiaj nie mam różu, więc możemy sobie sprawdzić chociażby odcień. Widzicie, taki odcień. Pozwólcie, że sobie to rozetrę. Oczywiście tylko z jednej strony. Taki naturalnie wyglądający, nie mam nic do niego, ale nie wiem, czy będę używać różów, mam naprawdę sporo. To jest numerek 04 Nektar. Tak to wygląda i cena tego produktu 15 funtów. Słuchajcie, ani nie dałabym za to 12,95, ani za to 15 funtów, sorry. Także tych dwóch produktów raczej nie użyję. I ostatni, chyba nie, przedostatni. Już się chciałam załamać. Aha, takie było opakowanie w ogóle. Tak wygląda. No, zapakowane jest spoko, ale nie za opakowanie płacimy, prawda? Tylko za to, co jest w środku. Lecimy dalej. Kolejny produkt. Niech to będzie to. Zaraz, poczekajcie, tylko znajdę. Jest A New Hair Hero i jest to po prostu nic innego jak szampon, słuchajcie. Judge the results, czyli oceń, czekajcie, kremowa konsystencja, czyli osądzić mamy jakby rezultat tutaj. No, fajnie pachnie, fajnie ciekawie pachnie. Nowe beauty shampoo, free sample, not for sale, tyle wiem. Tak wygląda, słuchajcie, nie wiem, czy cokolwiek w ogóle widzicie z tamtej strony. Jest to rzekome odkrycie tego miesiąca, słuchajcie, zobaczymy, przekonamy się. Ma on fajnie odbudowywać nam strukturę włosa, zobaczymy. Tak wygląda, pojemność jest spoko, 75 ml, takie mogłabym mieć pojemności szamponu, więcej bym ich przetestowała. Ostatni produkt, który ja już miałam chyba z dwa razy, słuchajcie, znowu Nuxe. I jest to nic innego jak po prostu Dry Oil Face Body Hair, czyli taki właśnie znowu olejek do włosów, ciała, twarzy i tak dalej. No nie jestem za takimi produktami, słuchajcie, nie jestem za takimi produktami. Ja się nie smaruję żadnymi jakimiś tutaj drobinkami, żadnymi glitterami i tak dalej. Także no nie wiem, czy to również wykorzystam. Także same widzicie, jakie było pudełeczko październikowe. Dajcie mi znać, tutaj jest właśnie lista. Lista ze zdjęciem tych produktów, jakie możecie sobie tutaj ujrzeć. I z drugiej strony tak to wygląda. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o moje skromne zdanie, jestem zawiedziona. Jestem zawiedziona tym pudełkiem. I to nie dlatego, że coś tam tutaj z kolorem, chociaż może faktycznie, może gdyby kolor był może bardziej dla mnie, może bym się pokusiła o używanie tej pomadki. No nie wiem, nie przekonuje mnie, niby tutaj właśnie widzicie, są owoce, papaja, kim, coś tam, rose, apple, coconut, passion fruit. Nie przekonuje mnie ta pomada, nie przekonuje mnie ten olejek, nie do końca przekonuje mnie ten róż. I również jakieś takie złuszczające coś do twarzy, niekoniecznie. Także cztery kosmetyki dla mnie są tutaj jakby naprawdę zbędne. Jedyne co z chęcią przetestuję jest to szampon oraz PS Pro Mattifying Primer, czyli po prostu matująca baza pod nasz makijaż. Także to są dwa produkty, które, no cieszę się, że były w tym pudełku. Także dla mnie pudełeczko średnie, więc dam na pewno łapkę w dół.
Jeżeli naprawdę jeszcze z dwa pudełeczka by przyszły takie średnie, jestem skłonna odsubskrybować niestety Glossy Boxa, ale dam im jeszcze szansę. Może w listopadzie, grudniu mnie czymś miłym zaskoczy. Póki co ode mnie pudełeczko dostaje jak najbardziej łapkę w dół. Dajcie znać, co wy myślicie o tym pudełeczku. Jeżeli subskrybujecie również Glossy Boxa, wymieńcie się ze mną waszymi opiniami, piszcie mi w komentarzach, oczywiście pod filmem, co wy uważacie, czy te kosmetyki u was się sprawdziły, czy może już sobie właśnie testujecie, czy wam się podobało, czy uważacie podobnie jak ja, że to pudełeczko naprawdę należy do słabszych, do naprawdę słabszych. Bo w sumie mamy tutaj szampon, co naprawdę nie jest żadnym czymś, co tyle kurywa. No natomiast Bazan. Bazan naprawdę jest to coś fajnego i tak jak mówię, z tej marki Primanowskiej zrobię wam na pewno test tych kosmetyków tej właśnie serii PS Pro. Także piszcie mi bardzo proszę w komentarzach, co wy uważacie na temat tego pudełeczka. Co według was tutaj przykuło waszą uwagę, a co uważacie, no w ogóle co uważacie o tym pudełeczku? Czy naprawdę uważacie, że jest słabe, średnie? Czy uważacie, że jest spoko? Ode mnie pudełeczko ma łapkę w dół. Dziękuję wam bardzo za chwilę uwagi. Gdybyście miały zapytanie, co mam dzisiaj na ustach. Na ustach mam, słuchajcie, Lip VIP Semi Matte Lipstick w kolorku 1003 Backstage. To jest coś, co mam na ustach. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. To był Open Box, czyli otwieraliśmy pudełeczko październikowe z Glossy Boxa. Trzymajcie się ciepło. Buziaki wam przesyłam. Bajo!